Bravo 6. Going dark. Hit sound of the bells when the lullicon. And the boys unleash hell when the war's on. Blood thirsty when the boys put their wars on. Tell them how they go a little with the boys on. Put them on the battlefields where they take. And in the ring, squad redeploying. Good as new. Got you. Circle collapse imminent. You have a nice day. Enemy nuke incoming! It's over! Tak jest, zostało tylko 2 dni do półoperacji operacji Spectre Rising. Hej, cześć, siemano, z strony Makler Games, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie pogadamy sobie oczywiście o Black Ops 4, o nowym update'cie, który już ma wyjść we wtorek, czyli za 2 dni, który się będzie nazywać Days of Summer. To jest druga półoperacja, czyli druga część operacji Spectre Rising. I dzisiaj sobie opowiemy wszystko, czego możemy oczekiwać. Więc ja was zapraszam do zostawienia lajka i zaczynamy z filmem. Ale standardowo, zanim zaczniemy, mamy 2 nowych subskrybentów. No tak naprawdę mamy 4 nowych, chociaż mam tylko 2 powiadomienia, więc pozdrowię tych, co oczywiście dostałem powiadomienia. A wszyscy, którzy zasubskrybowali, a nie otrzymali w tym filmie pozdrowień, proszę napisać komentarz. Tak czy inaczej, przechodzimy do pozdrowienia pierwszego. Damiano, albo raczej Damian O. Dzięki za subskrypcję, naprawdę doceniam. Mam nadzieję, że nie zmarnujesz tutaj swojego czasu, że będziesz się świetnie bawił, no i otrzymasz najnowsze informacje w Black Ops 4 oraz generalnie w gamingu, co się dzieje. Ogólnie sorry za głos, jeszcze się, powiedzmy, nie rozbudziłem za bardzo, więc mój głos jeszcze taki jest drętwy, powiedzmy. Dobra, druga osoba, która zasubskrybowała kanał, jest Adam Wawrzonek. Bardzo dziękuję ci za subskrypcję, doceniam. I jak już mówię, mam nadzieję, że tutaj nie zmarnujesz swojego czasu, no i tak naprawdę będziesz otrzymał najnowsze informacje w Black Ops 4, ponieważ ten kanał ma na celu to wam dawać. A więc może pierwszy zacznijmy od Blackouta. Między innymi wczoraj Treyarch udostępnił bardzo ciekawe swoje zdjęcie na Twitterze, ogólnie prawdopodobnie dziś też udostępniał i w poniedziałek też udostępniał. To jest taki jakby mały teaser, który nam ma pokazywać, co się będzie działo generalnie w Blackoucie, ponieważ wiadomo, nad Blackoutem się najbardziej opiekuję, ponieważ ich to jest jakby główny tryb do tutaj update'owania. Między innymi macie te zdjęcia, jak widzicie mamy baloniki, grill, kole, burgera, jak widzicie, i to jest miejscówka ogólnie na posiadłościach na mapie Raid. Właśnie w tym miejscu będzie taka zmiana, jak widać, no, będą prawdopodobnie na samej mapie rozstawione jakieś, wiadomo, grille, baloniki, jakieś takie, wiecie, wajby ze strony Days of Summer, czyli wiadomo, lata, dni lata, więc będzie ciepło, będzie gorąco, będą przekąski, będzie grill, prawda, więc pewnie na mapie całej będzie tak wszystko to porozstawiane, więc tak jak w przypadku było właśnie w świętach, pamiętacie? Były wszędzie jakieś śnieżki, jakieś choinki i tak dalej, takie, wiecie, dekoracje świąteczne, no tym razem mamy takie dekoracje, powiedzmy, letnie, więc no, jak widzicie, mamy pierwsze zdjęcie, prawdopodobnie dzisiaj otrzymamy kolejne o 19, więc no, prawdopodobnie jutro zrobię kolejny film, jakieś zdjęcie otrzymamy, no i prawdopodobnie we wtorek już, jak już mówiłem, będzie update, pewnie coś około 18-19 do pobrania, więc no, to tyle jeśli chodzi o to zdjęcie. Kolejną rzeczą ogromną, którą jest bardzo fajny tryb, który ma być w Blackoucie, i Treyarch ogólnie powiedział, że ma być pół kolejnej operacji, a nie powiedzieli, czy na początku, czy w środku, czy pod koniec tej pół operacji. Jak wiecie, pierwsza jakby pół operacja, pierwsza część trwała tam 40 dni, no i pewnie druga też będzie tyle trwała, jakieś tam 35 dni, coś koło tego, wiadomo, żeby wyszła suma 70 dni jakby jednej całej operacji. I powiedzieli, że będzie nowy tryb, który się będzie nazywał Grand Tour, i ogólnie w tym ten tryb będzie w Blackoucie, i to będzie tryb, w którym jest w jednej drużynie 50 graczy, a w drugiej jest przeciwne jest 50 graczy, więc to będzie tryb, w której właśnie 50 graczy walczy kontra 50, więc ja się już naprawdę nie mogę doczekać tego trybu. Jak już mówiłem, mówili, że będzie jakby w pół operacji, ale nie napisali kiedy tak naprawdę, czy na początku, czy na końcu, czy w środku, więc jakby nie oczekujcie tak naprawdę zbyt wiele, więc nie będziecie wtedy zawiedzeni, chociaż ja mam nadzieję, ja mam wielką nadzieję, że to będzie od razu we wtorek na start, tak jak w przypadku było Bonnie Hunter. Pamiętacie ten tryb, gdy operacja Spectre Rising weszła i otrzymaliśmy oczywiście Spectra, Bonnie Hunter, gdzie mogliśmy grać Spectrem i wiadomo, grać jak ninja, wiadomo, jak Spectre, więc to właśnie było na początku i mam nadzieję, że właśnie w tym przypadku będziemy mieli tak samo, że dostaniemy ten tryb na początku.
Kolejna rzecz do Blackouta oczywiście jest Attack Chopper. Tak, jest nowy pojazd. Attack Chopper ma zostać dodany w kolejnej półoperacji. Między innymi to będzie helikopter, który będzie miał dwa minigany i coś tam jeszcze. Do końca nie wiemy, szczegółów nie znamy. Tak naprawdę wiemy, że to będzie pojazd, którym będzie można walczyć. Tak jak w przypadku Airava mamy na lądzie, wiadomo, ma działka i tak dalej, więc można się nim bronić. Tak jak będziemy mieli w powietrzu właśnie pojazd, który można atakować. Ja mam nadzieję, że po prostu, że ten pojazd nie będzie OP, będzie po prostu w miarę zbalansowany, że na przykład będzie trochę wolniejszy niż zwykły helikopter. Będziemy mieć zwrotny, ale za to te minigany będą dawały kopa, prawda? No jakby jakiś balans musi być. Mam nadzieję, że Treyarch czegoś nie spieprzy, no i wiecie, wpuszczą helikopter do gry, który będzie wszystkich rozwalał. To będzie strasznie psuło całą grę, wiecie, całego shootera i tak dalej, więc no, zobaczymy jak to będzie. Kolejne rzeczy, które mogą dodać są postacie Kozin Sergej, jak zresztą teraz widzieć na ekranie. Był już pokazany wcześniej na trailerze. Właśnie to jest postać z Black Opsa 1 ogólnie. Ten koleś, ten grubasek, pomógł ogólnie wydostać się Reznowi oraz Masonowi w Black Opsie 1 właśnie z więzienia z Workuty i przez to umarł ogólnie, próbując pomagać im, więc no to będzie postać, która będzie grywalna i prawdopodobnie będzie do kupienia na czarnym rynku lub do zdobycia w rezerwach, ponieważ no tak to już jest. Oraz David Mason. David Mason podobno ma być postacią, która będzie za darmo do odblokowania w grze poprzez challenge. Chociaż ja wątpię, Treyarch zawsze może wszystko zmienić i tak naprawdę mogę go dać do czarnego rynku, wiecie o co chodzi. Więc no jakby nie oczekujcie zbyt wiele, ale miejmy nadzieję, prawda, że te postacie będą, powiedzmy, do odblokowania poprzez challenge. Przechodzimy do kolejnej kategorii, co możemy otrzymać, czyli wszystko, czego możemy oczekiwać od update'u 1.18, między innymi bronie. Bronie podobno mamy otrzymać dwie, chociaż może nawet trzy mogą być, ponieważ licząc Tiger Sharka, nie wiem czy wiecie, ale dodali ostatnio nowe LMG i Tiger Sharki. Właśnie ten LMG tylko jest w multiplayer, nie ma go w Blackoutie, więc to jest strasznie dziwne, ponieważ jak już mówiłem, Blackout jest jakby takim głównym trybem, wiadomo, jakby najbardziej się Treyarch opiekuje nad tym trybem w porównaniu do multiplayer. To jest bardzo ciekawe, że właśnie ten nowy LMG jest w multiplayer, a nie ma go w Blackoutie. Ale więc, mamy otrzymać jeszcze jedną nową snajperkę, jak już powinniśmy dawno mieć w grze, między innymi snajperkę Vendetta M14, która powinna już być w grze w operacji Grand Heist, no ale wszystko przez to, że Treyarch trochę zaniedbał, no to nie utrzymaliśmy, wszystko się przedłużyło, no i przerzucili ją na kolejną operację, między innymi tą operację, ponieważ sami powiedzieli, że w tej operacji otrzymamy ją na 100%, więc powiedzmy, Ja im wierzę, skoro tak mówią. Już kilka razy Treyarch powiedzmy okłamał, ponieważ mówili kilka rzeczy, że będzie, a nie było, więc no zobaczymy jak to będzie. No i oczywiście nóż balistyczny, który widzieliśmy na trailerze, oczywiście operacji Spectre Rising, więc zobaczymy czy będzie we wtorek. Ja mam nadzieję, że będą te dwie bronie na start właśnie do zdobycia, między innymi jak już wiecie, otrzymaliśmy 50 tirów w operacji na start, teraz pewnie też otrzymamy 50 tirów, no i w tych 50 tirach prawdopodobnie będą te dwie bronie. I no miejmy nadzieję po prostu, że Tiger Shark zostanie dodany do Blackouta, ponieważ jakby trochę już w sumie dawno, już kupę lat, odkąd nie otrzymaliśmy nowej broni w Blackoutie, prawda? Nie wiem co ostatnio otrzymaliśmy, Switchblade'a tak naprawdę, Rampage'a, K14, 40, nie pamiętam jak się już nazywa ten pistolet, ale sporo minęło czasu, odkąd nie otrzymaliśmy nową broń w Blackoutie, więc ja mam nadzieję, że otrzymamy jakieś dwie bronie. Możecie oczekiwać prawdopodobnie kilka nowych kamuflaży, kilka nowych wsiorków oraz oczywiście kilka nowych strojów. No i to wszystko będzie prawdopodobnie w jakby tych 50 tirach do zdobycia, wszystko co teraz powiedziałem. Oczywiście, jak już mówiłem, takie rzeczy jak wisiorki, czy jakieś takie, wiecie, specyficzne uniformy na pewno będą w rezerwach, więc to wszystko będzie rozmrożone razy 2 i wiecie, razy 30, ponieważ na przykład dodają nowy kamuflaż, ale oczywiście ten kamuflaż będzie na jedną broń, czyli musisz zdobywać specyficzną broń, losując oczywiście skrzynki, więc no, będzie sporo grindu, sporo znowu skrzynek dodadzą, więc to trochę słabo, że z ich strony, że jakby dodają te takie zajebiste rzeczy, te wersje MK2 do rezerw, zamiast dodać, wiecie, do tych 50 tirów, które się zbiera. To jest trochę słabo ze strony Treyarcha, no ale co, już musimy z tym żyć. I jakieś prawdopodobnie nowe uniformy, między innymi jak teraz widzicie na ekranie, będzie taki nowy uniform na Profeta właśnie w stylu pirackim. Prawdopodobnie będzie na większości postaci właśnie jakiś, wiecie, strój, coś w stylu piratów, więc wiadomo, Days of Summer i tak dalej, mamy potop, więc powiedzmy, no odczuwamy wajby piratów, prawda, więc coś koło tego będzie. Jeszcze mamy oczywiście tonę do rzeczy do omówienia, m.in. nowe tryby do multi, nowe zmiany pogód w multi i tak dalej. Oczywiście pamiętajcie, że nie otrzymamy wszystkiego naraz, ponieważ jakby Treyarch by nam to nie pozwolił. Wyobraźcie sobie, że otrzymujemy wszystko we wtorek, no i tak naprawdę przez tydzień się bawimy dobrze, a potem przez resztę 4 tygodni dosłownie by była nuda w Black Ops 4, ponieważ wszystko by zostało dodane na start, więc oni oczywiście ten cały content rozprowadzą, wiadomo co wtorek będą dodawać po trochu, aż na końcu będziemy mieli wszystko jakby już dodane. Między innymi też są spekulacje,
informację, że dostaniemy nowe sposoby na zdobywanie skrzynek itemów. Jak wiecie, w Black Ops 4 możemy zdobywać skrzynki i tak naprawdę nie mamy dużych jakby sposobów do robienia tego. Po prostu gramy i zdobywamy je, czy przez granie w Blackouta, czy w multi. Oczywiście zombie się nie liczą i w sumie to też dziwne czemu. Ogólnie, jak widzicie, mamy jakby takie limitowane sposoby na zdobywanie tego. A co ja bym powiedział wam, gdyby dodali właśnie sposoby na robienie jakichś challenge'y, aby zdobywać na przykład za jakieś wyzwania, wiecie, dodatkowe skrzynki i tak dalej. Ponieważ w Black Opsie 3, czy nawet w Call of Duty World War 2, było właśnie tak, że robiliśmy dzienne wyzwanie, czy jakieś takie, wiecie, nie wiem, rozkazy specjalne i poprzez to mieliśmy szansę jakby robić skrzynki grając w grę, tak jak na przykład to w Black Ops 4, no i przy okazji zdobywaliśmy skrzynki robiąc jakieś wyzwania, wiecie, nie wiem, jakieś headshoty czy jakieś wiecie, innowacje by mogli wprowadzić, fajnie by było, ponieważ naprawdę to, co się dzieje tutaj, że w Black Ops 4 jest tyle skrzynek do zdobycia, tak naprawdę taki gracz, który spędza bardzo dużą ilość godzin tutaj w grze, czy robiąc film, czy grając, taki właśnie gracz jak ja, poza oczywiście pracą, i tak czy inaczej nie mogę zdobyć wszystkiego, nie mogę nadgonić, nie mogę tak naprawdę zdobyć wszystkich itemów. To jest strasznie głupie właśnie, że mamy tylko takie limitowane sposoby na zbieranie tych skrzynek. Ja bym właśnie chciał, żeby Treyarch jakieś wprowadził inne sposoby na zdobywanie tych skrzynek, dzięki temu byśmy zdobywali więcej tych skrzynek, no i byśmy mieli, wiadomo, większą szansę na wylosowanie lepszych itemów, wiadomo, lepszych broni MK2, uniformów, skinów i tak dalej. Ale dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy, które możemy otrzymać. Multiplayer prawdopodobnie otrzymamy flagi, ponieważ są zapowiedziane właśnie na tym zdjęciu, jak teraz widzicie. Mamy zapowiedziane flagi, że będą w kolejnej półoperacji. Oczywiście flagi to jest bardzo fajny tryb w multiplayer, już był w poprzednich Black Opsach, o ile pamiętam. No jakby nic dużego tu nie ma do gadania, każdy chyba wie, co to są flagi w multiplayer. No i jeszcze mamy kolejną playlistę, którą możemy otrzymać. Bare Bones. Oczywiście ostatnio otrzymywaliśmy bardzo dużo playlist Bare Bones, między innymi ostatnio otrzymaliśmy snajperki, tylko że mogliśmy używać, oczywiście ten tryb był tak popsuty. Wyobraźcie, że w trybie, w którym powinieneś tylko używać snajperek, używali ludzie inne bronie, ogarniacie, używali noże, używali granaty i tak dalej. Ten tryb jest tak popsuty, że masakra. Ostatnio jak sobie go zagrałem, to zamiast, wiecie, biegać z snajperką, każdy biegał z RPG-em. Ten tryb jest tak popsuty, że to jest masakra. I ogólnie mają zostać dodane kolejne tryby Bare Bones, między innymi tam Bare Bones, Znajdź i Zniszcz, Bare Bones, likwidacja potwierdzona i tak dalej. No, kilka nowych trybów. Jeszcze nie znamy szczegółów, ale jak będę znał, dam wam znać. Między innymi mam jeszcze otrzymać Hacienda Twilight, czyli Hacienda to jest ogólnie mapa w multiplayer. I prawdopodobnie otrzymamy w trybie nocnym, czyli powiedzmy takim zaćmieniu w północnym. Będzie bardzo ciekawie, moim zdaniem, naprawdę. Ja lubię takie zawsze zmiany pogodowe w multiplayer czy w Blackoutie, naprawdę podobają mi się strasznie. Wyobraźcie sobie na przykład w Blackoutie też, naprawdę fajnie by to miało taki, wiecie, sposób innego grania. Więc no, mamy otrzymać Hacienda Twilight, czyli powiedzmy to Hacienda w nocy, ale no nie do końca, zobaczymy jak to będzie. No i co, no i ostatni tryb, który został powiedzmy odstawiony na lewą stronę dla Treyarch, i to są zombiaki. Zombiaki mają otrzymać prawdopodobnie nowy gauntlet do Ancient Evil mapy najnowszej. Właśnie to będzie ostatni gauntlet, zanim otrzymamy nową mapę do właśnie pieprzonych zombiaków. Już się naprawdę nie mogę doczekać, ponieważ to będzie przedostatnia mapa w ogólnie, trzecia z czterech, więc ja się już naprawdę nie mogę doczekać. Będzie ogólnie z fabułą Richtofena, więc wszyscy fani zombiaków naprawdę są, na pewno są zadowoleni, więc no ja się już nie mogę doczekać. Prawdopodobnie coś w lipcu powinna już mapa nowa być, ponieważ tak jak już mówiłem, otrzymujemy nowy gauntlet, no i prawdopodobnie te frakcje, chociaż nie liczyłbym, naprawdę frakcje już są tak długo robione, pół roku je robią, one już dawno powinny być w grze, a naprawdę pół roku minęło i nadal nie ma tego w grze, a Treyarch tyle razy nam obiecał. Tak czy inaczej, to chyba na tyle, jeśli chodzi o tutaj, co możemy, wszystko co czego możemy oczekiwać za update'em 1.18, który wychodzi 4 czerwca, czyli we wtorek, już za dwa dni. Będę was informował na bieżąco, więc jeśli chcesz otrzymać te nasze informacje, w Black Ops 4 z generalnie w gamingu, zostaw subskrypcję, naprawdę dużo mi to bardzo dużo pomoże, a tobie zajmie tylko sekundę. Zostaw lajka oczywiście, jeśli ci się podoba i tak dalej, więc ja wam dziękuję za oglądanie, za spędzony tutaj czas i do usłyszenia następnym razem. Na razie, Makler out. Spectre reporting.